Mamy do obliczenia sumę minus 50 plus minus 44 plus minus 38 plus i tak dalej. No i dwa ostatnie wyrazy w tej sumie to jest plus 2038 plus 2044. No i spróbujmy znaleźć regułę, wedle jakiej te kolejne wyrazy w tej sumie się pojawiają. No i pewnie zauważyliście, że są to kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, prawda? Żeby od minus 50 przejść do minus 44, to trzeba tutaj dodać 6. Następnie znowuż jak dodamy 6, to z minus 44 dostaniemy minus 38. No i tu jeszcze następne, ostatnie dwa wyrazy też powstają, prawda? Ostatni to jest przedostatni plus 6. Czyli wobec tego mamy tutaj do czynienia z ciągiem arytmetycznym, no i z sumą iluś wyrazów ciągu arytmetycznego, czyli ze skończonym szeregiem arytmetycznym. No i wtedy wzór na sumę n wyrazów ciągu arytmetycznego, no to jest taki wzór, że to jest średnia arytmetyczna pierwszego i ostatniego wyrazu, czyli a1 plus an dzielone przez 2 i to wszystko jest mnożone przez liczbę wyrazów, czyli przez n. No i co? Popatrzmy teraz w naszej sumie tutaj, w naszej sytuacji tak, no nie wiemy ile jest tych wyrazów, ale co? Wiemy, że a1 to jest minus 50, prawda? To jest nasze a1. Znamy też ostatni wyraz, prawda? No to jest ostatni wyraz, czyli jest plus 2044 dzielone przez 2 razy n. No właśnie, ile jest n, czyli ile jest wyrazów tutaj w tym naszym ciągu arytmetycznym, w tej sumie. Ile tu jest wyrazów? No ile jest? No musimy znaleźć odległość, prawda, między pierwszym a ostatnim, czyli pytanie jest, ile razy tą szóstkę musimy dodawać, żeby od minus 50 dojść do 2044. No to co, to musimy odjąć ten mniejszy wyraz od większego, czyli trzeba wykonać takie działanie 2044 minus 50, prawda, czyli może narysujmy to sobie tak na osi, prawda, tu mamy minus 50, potem skaczemy o 6, prawda, ileś tam razy skaczemy, aż dochodzimy do 2044, tu jest nasz ostatni skok. No to ile tych skoków wykonamy? No trzeba obliczyć długość tego, czyli odległość tych dwóch liczb, czyli ich różnicę i następnie podzielić przez 6, prawda? Ta różnica będzie pewną wielokrotnością 6. No jak podzielimy przez 6, to będziemy wiedzieli, ile razy tutaj skoczyliśmy o 6. Przepraszam, nie minus 50, tylko minus 50, o tak, prawda, różnica, czyli to jest 2044 plus 50, no i to jest 2094. Teraz podzielmy 2094 przez 6, prawda, dzielimy przez 6, no właśnie tak jak mówiłem, żeby powiedzieć, ile tych skoków wykonaliśmy. No to jest 3... 18, potem jest 29, to jest 4 razy 6, to jest 24, 54, 9, tak? Czyli to jest 349. Czyli aby od minus 50 dojść do 2044, dodając 6, musimy dodać szóstkę 349 razy, czyli tych skoków wykonujemy 349 razy. No, ale n, prawda? N jest o jedno więcej, bo jakby tutaj jest 349 skoków, no i jeszcze to musimy policzyć, prawda? Czyli n tutaj, liczba wyrazów, to jest 349 plus 1, no, czyli właśnie 350. Wobec tego ta suma to jest minus 50 plus, tak, średnia arytmetyczna pierwszego i ostatniego razy ilość wyrazów, czyli 350. No dobrze, czyli tak policzmy, to jest 2044 minus 50, to jest 1994 chyba, tak. I to jak podzielimy przez 2, to będzie 997, prawda? Tak, 2 razy 997 to jest 1994 i to trzeba pomnożyć przez 350. Tyle będzie ta nasza suma. No może użyjmy do tego kalkulatora. 350 razy 997 to jest 348 950. 348 950. No i to jest suma tych 350 wyrazów tworzących ciąg arytmetyczny, czyli to jest suma tego skończonego szeregu arytmetycznego. No i może jeszcze na zakończenie zapiszmy to wyrażenie w takiej notacji z użyciem symbolu sigma, jak to zwykle sumy się zapisuje, czyli to będzie tak suma. No co teraz ten wskaźnik sumowania może nazwiemy k od k równego 0 do 350, na przykład w ten sposób. I co? Pierwszy wyraz to jest minus 50. No i co? I dodajemy od k równego 1 chyba powinniśmy raczej sumować. Przepraszam, tu będzie od k równego 1, bo wyrazów jest 350, czyli tu będzie od k równego 1 do 300 jest pierwszy wyraz plus 6, prawda? I różnica tego ciągu to jest 6, no i razy k minus 1, prawda? Dodajemy szóstkę do pierwszego, no 349 razy Pierwszy wyraz jest dla k równego 1, czyli otrzymujemy minus 50, czyli w ogóle nie dodajemy tej szóstki. No i ta suma to jest właśnie ta liczba 348 950.